Ulcia w akcji. Ula, nie zapierdzielaj, to tak to jest do 80 ograniczenie. Oj, załujcie, że nie możecie poczuć tego zapachu, jak tu pięknie pachnie kiełbaską. Ja jestem jak taka typowa warszawska dziewczyna w klubie. Czekam na dobrą kiełbasę. Kurwa, ale jaja. Słuchajcie, poszedłem do łazienki, zostawiłem sobie swoje narty, oparłem o słupek. Wychodzę z kibla po 5 minutach, patrzę, ktoś mi chyba przestawił, bo może, nie wiem, stały w jakimś miejscu, gdzie przeszkadzały. To wziąłem i idę. I przeszedłem tam szmatarz stamtąd z buta. No bo przecież łatwiej się taki dzień, nie będę jeździł w nartach. Tutaj do ulci na wyciąg, o pod ten. O, gdzieś tam pod tym. No nieważne. No i dotarłem. Próbuję wpiąć. Nie pasują. O 20 cm za małe wiązania. Marka ta sama, ale narty jakieś krótsze. Czyli ktoś wziął moje, a ja potem, myśląc, że te są moje, bo już innych nie było, a marka ta sama i czerwone, to wziąłem te, więc muszę znowu pod kibel palać i czekać, może ktoś się zreflektuje i przyjedzie w to samo miejsce. Cała historia skończyła się dobrze. Ulcia wymyśliła, żeby pojechać do wypłaszczalni i wymienić narty. Ale słuchajcie, wszystko się wydarzyło, jak mnie nie było, czyli po prostu ty musisz, jesteś skazany na mnie. Ja bym to inaczej podsumował, że po prostu kolejny rok uświadamiam sobie, że ludzie to debile. Słuchajcie, jest taki mem przedstawiający walec drogowy. Jest podpisany, czego potrzebują moje plecy. Ja myślę, że po 2022 roku moje plecy nie potrzebowały walca, tylko czegoś jeszcze mocniejszego. I tym walcem okazał się Andrzej, którego wam zaraz pokażę, o ile będzie chciał. W ogóle w niesamowitych okolicznościach, bo przyjechaliśmy na sam środek, można powiedzieć, niczego, od ludzia. I w tej kompletnej ciszy jest gość, który tam przez 10 czy 15 lat uczył się na dalekiej Syberii przy jakimś rosyjskim mistrzu, technik masażu chińskiego, mongolskiego. To są ogólnie bardzo skuteczne masaże, bo Mongołowie, jak pospadali z koni, to musieli dość szybko na nie wracać. A kto spadł z konia w galopie, ten wie, że kręgosłup potrafi wtedy dostać w kość. Więc no to są takie, można powiedzieć, najlepsze techniki. I strasznie mnie w tym krzyżu łamało, kłuło w odcinku lędźwiowym, aż trafiłem tak do Wiktora. I Wiktor, co takiego zrobiliśmy? To znaczy, co ty zrobiłeś? Ucisnąłem cię w dwóch miejscach takich, gdzie wyzwoliłem ten ból i on po prostu rozpłynął się po całym ciele. I to wszystko. W odpowiednim momencie rozluźnienie i uwolnienie tego napięcia. Ono w tobie było i teraz jakby zutylizowało się. I wszystko trwało ze 20 minut, 30 i po sprawie. Dokładnie. Polecam.